Kolejnym wyrażeniem podpadającym pod idiomy jest wyrażenie składane. I przez wyrażenia składane rozumiem zarówno listy składane, jak i wyrażenia generatorowe, czy też słowniki składane. Generalnie chodzi o to, że mamy specyficzny, specyficzną metodę zapisu sposobów tworzenia pewnego rodzaju obiektów. Podam przykład tutaj listy. Jeżeli mam liczby, powiedzmy taką listę liczb, i chcę teraz utworzyć listę zawierającą kwadraty tych liczb. Mogę wykorzystać do, do tego celu listę składaną i powiedzmy zrobić taką operację. Składnia wyrażeń generatorowych, czy, czy po prostu list składanych jest następująca: że zaczynamy od pętli, która definiuje nam element, który będzie rozpatrywany w każdej iteracji, i przed tą pętlą umieszczamy Definicję elementu wynikowej listy. Najczęściej korzystamy tutaj z elementu wyłuskanego z jakiegoś innego iterowalnego elementu. W tym przypadku będę wyciągał wartości z listy liczby i podnosił je do kwadratu, tak? I dostanę nową listę utworzoną według schematu x kwadrat dla każdego x znajdującego się w liczbach. Oprócz tego mogę tutaj dorzucić jeszcze warunki. Które ma spełnić taki element, żeby, żeby został uwzględniony? Na przykład, jeżeli x jest podzielne przez powiedzmy 5, to tylko takie elementy będą uwzględniane. Więc mamy tylko jeden element. Bardzo prosty zapis. Gdybyśmy chcieli to rozpisać w tradycyjny sposób, zajęłoby to co najmniej 3 lub nawet 4 linijki. Trzeba byłoby stworzyć pustą listę stworzyć nagłówek pętli for, wewnątrz tej pętli for warunek i dopiero pod tym warunkiem appendowanie do tej wcześniej stworzonej listy. Tutaj mamy wszystko w jednej linijce. Oczywiście jeżeli mamy jakieś bardziej zaawansowane rzeczy do zrobienia, możemy sobie wcześniej przygotować funkcję, która nam będzie operować na wyciągniętym elemencie. Możemy się iterować w kilku pętlach. Niemniej jednak należy dbać o czytelność takiego zapisu. Dopóki jest to krótki zapis, jest on oczywiście bardzo czytelny. Im on się będzie bardziej wydłużał, im, im więcej rzeczy będziemy chcieli zrobić w jednej linijce, tym będzie on bardziej nieczytelny i należy rozważyć, czy lepiej nie rozpisać tego na normalną, tradycyjną pętlę właśnie po to, żeby było bardziej czytelnie. Kontynuując wątek ciekawych rzeczy związanych z Pythonem, mamy coś takiego jak leniwą... Ewaluację. Mianowicie w Pythonie wyrażenia są ewaluowane w taki sposób, że jeżeli mamy wyrażenie logiczne, to nie mamy zagwarantowane, że każdy element tego wyrażenia zostanie przeanalizowany. Rozpatrzmy takie wyrażenie. Jeżeli mamy status równy false i zrobimy wyrażenie logiczne status or a to oczywiście dostaniemy a. Jeżeli status będzie true, to takie wyrażenie oczywiście zwróci wartość true. Co się natomiast stanie, jeżeli za tym statusem będziemy mieć wywołanie jakiejś funkcji? Czyli zdefiniuję sobie funkcję test, która będzie mi wypisywać jakąś jakiś napis. A następnie zwróci wartość true. Jeżeli teraz znowu dam status false, to wyrażenie status or test wypisze nam hej i zwróci wartość true, ponieważ test zwraca wartość true. Natomiast jeżeli status będzie miał wartość true, to całe to wyrażenie zwróci od razu wartość true i nawet nie zostanie uruchomiona funkcja test. Ponieważ widzimy, że napis hej nie został wypisany, widać tutaj właśnie wyraźnie tę leniwą ewaluację. Jeżeli mamy wyrażenie logiczne i ono od razu ma jakiś wynik, to nie ma gwarancji, że dalsza część tego wyrażenia zostanie w ogóle rozpatrzona. Spójnik OR działa w ten sposób, że jeżeli którykolwiek z wartości jest prawdziwa, no to. Całe wyrażenie jest prawdziwe, aczkolwiek w Pythonie działa to w ten sposób, że jeżeli to, co jest po lewej stronie jest fałszem, to zostanie zwrócone to, co jest po prawej stronie. Niekoniecznie prawda. To też bardzo ważne, ważna wiadomość do zapamiętania. Słowo kluczowe OR w Pythonie działa w ten sposób, że sprawdza, czy to, co ma po swojej lewej stronie, sprowadza się do prawdy. Jeżeli tak, to to zwraca. Jeżeli Sprowadza się natomiast do fałszu, to zwraca to, co jest po prawej stronie, niezależnie od tego, co po tej prawej stronie się znajduje. Tu też może być fałsz, tu może być nan, tu może być cokolwiek. Dodatkowo mamy leniwą ewaluację, czyli jeżeli to, co jest po lewej stronie, sprowadza się do prawdy, to to, co jest po prawej stronie, w ogóle nie zostanie rozpatrzone. Tyle jeśli chodzi o takie najbardziej podstawowe idiomy i ciekawostki związane z językiem Python. Pozostałe informacje już trochę na konkretniejszych przykładach.